была сделана версия междусловянская на так называемый инкубатор, то есть место, где можно делать тестовую и пробную Википедию. Сложено там увидеть, что люди пишут на различных алфабетах, пишут на простом междусловянском, другие на стандартных. Ведь на кириллице са даже люди, которые пишут на этимологичной кириллице, которая изгадает как церковнославянский. Ну и как это? Как вьетнамский. Но, например, в течение полгода будем имели тысяч новых шланков, тогда будем уже за исто. Было слабо искать, да. И что так, и мы смо пробовали, да. Известить вечно, как это говорить, и что разумливо. И в тот момент много людей, например, говорит, пробовать наводить, да. Я искал, я сам там хлеб, но я пробовал найти, я сам хлеб, или наводил, я сам хлеб, вечно. Добрый день, дорогие люди. Dobrodošli na kanál Međuslovenskog jazyka. No, tak zaisto dobrý večer. Už je mnogo ozno. U mene už slnce zapadaje za horizont. A se mnoju je Jan van Stenbergen. Da, tako to se čitaje. Mene boje. Da, Jan van Stenbergen vel Kamenogorske, kako my jego zovemo, da by bylo lepšie to govoriti. Jui, Jan je postojný kost našeho slovenského kanála v tuto epizodě za to, što vám treba jest, že Jan je veteránov slovenského jazyka. Jan prosto byl jest jako slovo, byl odpočen. И от когда в 2008 лете был междусловянский, тогда еще славянский, я был един группы людей, которые с тем славянским, прамедюсловянским работали. Я не из Нидерландов, как уже есть в Нидерландах. Ну, в Нидерланды здесь у вас так далеко, так подозреваем, так уже есть вечер. Но и что есть важно, есть то, что мы в этой эпизоде хотим говорить о этом проекте. Добрый Ян, а то есть важный проект Междусловянская Википедия. Есть то, что мы можем в этом моменте, как Междусловянский проект, добыть, достигнуть из того повода, же Međuslovjanski jezik ima također uže kod, znači kod koji je veliko važan. Možeš, Jane, rekti što ide o tim, s tim kodom iz toga povoda, že također ti jesi na engleskom rabotao. No da, dobre večer vsim. Da, to je pravda, ja jesam načal rabotati nad slovjanskom, daže v godu 2006. Шесть. Тут сейчас более, нежели 18 лет тому назад. Тогда я же был молодый, красивый. Ну да. А то это велико много часа, может быть, да. Ну, але можно сказать, что от того часу Междусловянский сделал много великий развитие. Но тому же на початку славянский был много опрощенный язык. Но я был первый, который введел в славянский падежи, грамматичные падежи и грамматичный род, за то, что того всего не было на самом початку. На самом початку
Međuslovjanski ili slovjanski jedna velika improvizacija. No, međuslovjanski se razvio na sučići međuslovjanski također pod vlivom novoslovjanskog jezika Vojtěcha Merunky. No, što znam jedino o drugom, kako ja znam, a to... Da, da, i sedam let tomu nazad slili se naši projekti. Predtem možda kazati, že slovjanski i novoslovjanski i tako bili uže, no, skoro identični. No, bili malenke razlike, no, i mi s komisiju, znači, Michal, to takože i ja i Vojt, Robert Lombino, jesmo porabotali nad tim, no, da bismo iskidnuli posljednje razlike među projektom. No i sjećas imajmo naš svoj međuslovjanski. No, i kod ISO, da, to jest važna vječ, to može, no, možda kazati, že bez kodu ISO jezik ne jest jezik. Ne, oficijalno ne jest jezik, ne jest fuje, razumijem. Da. Kod ISO jest kako bi nječto što je svjetovo uznano, da, kako takova oficijalna pečenj, znak kakosti. Da, sečas imajmo pečet, že međuslovjanski jest jezik. Da. Jedin iz 8000 jezikov na svijetu. Pravda. Ima uže više govoriteljev od korijskog. Da. Da. Da, ja to ne znaju. To imajemo više. Oni imaju tam nešto kako 500, a mi imajemo minimalno 600-700, kako ja jesu djelal anketu i iz toga prosto tam ljudi se potpisivali i imajemo to i kako je možno reći. O tom, to je mnogo dobro. Ja znaju, že naša općina ljudi, no, to jest meni je bolje 20,000 ljudi, 25 može tisuć. No, toliko nikto točno ne znaju koliko iz tih ljudi za isto govore o međuslovjanskom, na međuslovjanskom. A na kakvom uravnju. Ocjenka 600-700 to jest ta najviše pesimistična, zato što ne vsi ljudi budu isplnjati anketu za naprimjet iz povoda privatnost. Da, da, očevidno. No i kromje toho možno također kazati, že tupca međuslovjanski je drugi umjetni jezik poslije esperanta. Ale tu čas imajmo veće korisnikov neželi interlingua, neželi IDO. No, mnogo popularno jest tu čas takože Tokipona, takože umjetni jezik. No, a jeśli reč ide o koliko z ljudi, to ja myślę, że u nas i tako jest nemnożko bolje, nemnożko veće. Da, trebalo vam, dragi ljudi, znati, że ako ja nešto govori o umjetnih jezika, on ne govori prazno zato što ja nisam veliki znalec umjetnih jezikov i generalno je čovjek koji je bliz profesionalno to čini. Da, ti ne jesi tvoril jedino međuslovjanski jezik, ali mnogo drugi. Hvala, hvala. No, da, znači, kod ISO, ja sam zdjelao prvo podanje do organizacije ktora zajmaje se kodani ISO, to je CIL International. No, prvo podanje bilo odkinuto.
второ подання, два вієта позніє також. No i третє подання було із года 2019. No i to також тривало много довго, але на конец в апрелю тутого года на конец утвердили наш код. No i to znaczy, że od aprilia i maj i majemo kod ISV. ISV. To jest kod menuslowiackiego języka i on dawa nam jako rozumiem mnogo nowych perspektyw. Możemy implementować między słowiańskich miastach i internetowych miastach, gdzie prężone mogli jesteśmy to działać. Jedno z tych jest Wikipedia. Można jest stworzyć prosto oficjalną Wikipedię. Ja to w tym momencie gotowe, prawda? I tak pytanie do tego Jana, jak się generalnie narodziła ta idea, aby stworzyć Wikipedię, jak to się zaczęło? No, jak to się zaczęło? Знаєте, я вже є сам активний на Вікіпедії від года 2004. На цей час вже 20 років. Значить, я много добре знаю Вікіпедію. Я сам там скоро від початку. Ну і логічно, що я завжди є сам мислил о Википедии на Междусловянском. Только, ну, Междусловянский есть не имел кода, и за то и код, и со есть условие. То есть твердое условие, дабы могло действовать Википедия на либо как язык. Ну и сейчас, как уже i majemo toj kod, no, wse idę mnogo brzo. I niebyś. Ola. Da, znaczy, że uże na początku maja niekto zdjelał zapyć na meta. Meta to jest taki rozdiel Wikipedii i всіх інших проєктів Вікімедії. То не є Фейсбук. Не, мета. Тобто мета Вікі. А там треба зробити подання, ако хочете мати новий проєкт. Да, подання було вже на початку мая. Ну і равночасно також був Была сделана версия междусловянска на так называемый инкубатор. Инкубатор, может, знаете это слово, потому что это есть международное слово. Инкубатор, то есть место, где можно делать тестово Википедии или пробу Википедии. Там все робят так мали Википедетка. Да. То есть одна, то можно сказать, что то есть одна великая Википедия, которая содерживает все малые Википедии, которых еще не имеет. Матка всех Википедий. Но сейчас то есть початок. То есть початок новых Википедий. Всяка нова Вікіпедія починається на інкубатору. Ну, наприклад, лінгва франка нова, то також є міжнародний помічний язик. Також був на інкубатору і зараз мають власний проєкт, власну Вікіпедію. Є язик Котава також. To są umiejętne języki. No, w inkubatoru jest, nie znam точно, ale myślę, że
450 jezika. Stundno bez. I projekt. Nie wszystkie projekty są Wikipedia, są także Wikisłownik, Wikiputnik, Wikiknigi i tak dalej. Tak to jest włącznik, jak tam jest 450 rozlicznych przedłużeni, to zwłoczy jak wielko dzieło. Ja domyślają się, że nie wszyscy dobywają tu Wikipedię za istą, nie wszyscy mają to dozwolenie. Tylko jakowe trzeba animacić, co trzeba działać, aby tutaj Wikipedia za istą u nas była. Da, oczywidno. No, ja bym rzekł, że większość projektów tam są mrtwe. Ili jest mnogo mało aktywności. Ale tam także są mnogo rzeczy. Jezyki, mnogo małe jezyki. No język czukocki, niemiecki, to są jezyki, które mają mnogo mało mówicieli. I także są martwe jezyki, jak na przykład starogrecki. Zaisto. Da, no starogrecki nie kwalifikuje się i za to będzie. Ja myślę, że będę na wsiegda w inkubatoru. A czekolwiek projekt jest aktywny. No, ale są także aktywny projekt. Na to jest moment. Z języków słowiańskich jest tam projekt na panonskom ruskom. Panonskins? Da, panonsko-rusinsk. Da, tak. To jest język wojwodzki. Tylko oni się podrazdzieliają. Da jest już jedna Wikipedia na rosyjską i oni będą się dzielić na siewierne i różne. Toczno. No to może panonski rusyński, karpacki rusyński, to nie jest toczno tako, to jest sam język. No a panonski rus, panonsko-rusyńska Wikipedia jest mnogo aktywna. I jestem uwierzony, że będzie Wikipedia już bardzo. Ważna jest aktywność, aby to było. Tak, ważna jest aktywność. Bez aktywności nie będzie projektu. I jak chcemy, aby międzysłowiańska Wikipedia była uspieszna, wtedy trzeba także aktywność tam. I to i ma być aktywność, no nikt nie znaje na jak długo. Celno mówię, że to i ma być aktywność niekoliko ludzi w teczeniu niekoliko miesięcy. No w praktyce to może trwać latami. Wszystko jest zależne od jezycznej komisji. Lencom, Language Committee. No, podejrzewam, że jako czem Wikipedia, czem ta Wikipedia i kubatorowa, to alo Wikipedia jest aktywna, ten jest wielka możliwość, szansa, że zaisto będę mieć dozwolenie, tak? To dozwolenie. Toczno, da. No, ja myślę, że ako bude na przykład w teczeniu pół goda budemo i mieli tysiąc nowych słanków, wtedy bude uspiech. Zaisto. Da. Niektóre Wikipedie, jak ja to podejrzewam, cerkowno-słowiańska Wikipedia, nie ma to tylko członków, a jest oficjalnie. Da, jest. Tylko jest samo i z takiej przyczyny, że jest od mnogo dawna, a na początku jest nie było usłowi opredzielnych za tworzenie nowego projektu. Ja myślę, że teraz cerkowno-słowiański nie miałby szansu na
własną Wikipedię. Tym boję, że ten projekt jest mnogo mało aktywny i no, nie jest najlepszej jakości. Jest niskokwalitetny. Możemy zrobić, możemy powiedzieć, że to jest osobliwa sytuacja, że na chwili media na latyńskim języku, a potem na starogrzecką memorę, a to jest tak. Da, i to jest problem, tomu, że latyński także już jest od dawna, no starogrzecki jeszcze nie miał Wikipedii wtedy. No a teraz można powiedzieć, że jest przyjemny post. No a sąd także drugie martwe języki. Jest na przykład klasyczny chiński. I jest no, smutny przypadek języka liwońskiego. To jest taki mały język, uralski język w Łotwie. Ale jak może znajdę, język oficjalno izumrzał. Niekoliko lat temu nazad. Tylko na początku projekt, liwoński projekt w inkubatoru był mnogo aktywny. I w międzyczasie język izumrzał i to może izumrzał, już nie kwalifikuje się. Aha, oko. Za jedno z tym, jak on izumrzał, prosto odjęli ISO-kod i prosto. Nie, ISO-kod jest. No ISO, kod ISO, to nie jest jedyną słowie. Oni także są mnogo surowi. Jeśli rzecz idzie o umiejętne języki. No, myślę, że międzysłowiański może być isključenie. Tomu, że no, to jest wielki projekt i już ma swoją historię. Tak. No, ale... Jest to ten język, który po prostu przychodzi od niczego, no? No, a takie pytanie, ako tako jest, ako ludzie, międzysłowiański komunitetni, работаю такого до тої Вікіпедії. Актуально на якому етапі є приготування? Хто було того роботає, що ділаєте і так далі? Це час, значить, тут час. Треба іскинути до цей час, то є русський. Так, а підже також я єсім так говорив, так. Да. Nie, tutaj samo ja pracuję. Znaczy, jest jeszcze niekto, który coś robi w cyrylicy. Ja nie znam, kto to jest. Ale ja specjalnie teraz nic nie pracuję jeszcze nad tą Wikipedią, za to, że cel jestem pierwszy kończyti prevođenje interfejsa. No, sajca, tut čas. Uže jesem prevjedo okolo 8 ili 9 tisuć fragmentov. To su slova, rečenja, ale takože cijele paragrafy. No. Tako, ważno jest stworzyć na Wikipedii i już w tym momencie nastawić sobie Wikipedię tak, aby interfejs był na międzysłowiański. Da, точно tak. Ja taką możemy i mają. Ja даже swoją domaśnią Wikipedię, to jest niderlandzka, już także i mają na međuslovjansku. A tak. Kjačit interfejs. Čili články su na niderlandskom. New interfejs jest na međuslovjanski i
na takim sposobom, ja takođe viđu kakve su pogreški i kakve su rečenja koje jeste nesut prevedene i što jeste treba zdjelati. Oni, kromje toga, jeste čekajmo na možnost rabotanja s našimi međuslovjanskimi nožinami, o tom, že to u nas ne rabota je tako kako v anglijskom, napríklad, ne? To ne jest, to ne jest one town, two towns. U nas to jest jedni grad, dva gradi, pet gradov, da? No i zato sistem trebuje na niečo, da bi to umožnili. I na to ještě čekajme. A vtora věc, sečas interfejs je samo na latinici. Bude takože kirilična versija, no hoću to zdjelati ako, kako vse, kada vse problemy už su razriješene. No, tako, dragi ljudi, na koncu videa mi vam budemo davati malo video instrukciju kako sobie učiti interfejs Wikipedije na MedruWiki na mi budemo vam davati instrukciju kako učiti sobie interfejs na međuslovjanskom na Wikipediji i tako vi budete tako za mogli vidjeti priloženje pože čuti to međuslovjansku atmosferu na Wikipediji. I pisati članki. Zaisto. Da, o to da bi pisati te teksty, da bi ta Wikipedia v Ecuadoru bila aktivna. Jane, takože jedno važno pytanie. Zašto myslíš, že treba dať međuslovjanski o svoju Wikipediju? Zašto ti je važno međuslovjansko okolje? No, zdaješ. Prvo, to je važno za za sam međuslovjanski. Da mi očevidno rabotajmo da bi ljudi znali, razumijeli međuslovjanski i znali, že međuslovjanski jestvuje. A no, to je mnogo važno za preneći. A vtora vječ, očevidno, međuslovjanski ima i takvu prednost, takvu cennost, že vsaki Slovjanin razumije. Može nije točno i može ne vse, ali razumije najvažnije. No, ja mnogo dobro razumijem polski i ruski, no, že meni je dobro srpski, napríklad, i slovenski, i bulgarski. A Poljak, no, ja mislim, že međuslovjanska Wikipedia može davati dostup informacijam dla ljudi, ktori ne zna, ne nahodet opredeljenim informacijom na svojivi. Zato ja, napríklad, nije mislim, že jest mnogo smisla tom da bihmo pisali članov o Moskvi, napríklad, na međuslovjanskoj Wikipediji. To može zato, že vsake Wikipedija imaju že člano Moskvi. No, napríklad, možno pisati o polskich političnih partijas. Napríklad, že polske politične partije su očividno na polskoj Wikipediji, no Bulgari ne čitaje polski. A na bulgarskej Wikipediji ne imaju takih člankov. Ja mogu tako da potvrditi, že no, može biti zaista takova situacija, nikto ne znaje dobro anglijskog, dostatečno dobro da bi čitati Wikipediju anglijsku, ktorá je najveličejša iz svijeta, a ne vse te rodne Wikipedije su tako velike.
Bio mi je to bilo tako da, na primjer, ja često hodim, ja sam na Wikipediju, na primjer, tekste o folklore, da? Veliko Miševo i na toj slovjanskih Wikipedijah bilo nešto napisano, ali na angliskoj Wikipediji bilo malo. Tako, to bi bilo tako dobro mjesto da me na njim se brati do sve što naredno. A tu je ješće nemnogo prosto pitanje, ali nikto može pitati. Zato što uže jest jedin projekt, to ne praktično jest Wikipedija, to jest Međuvid. Tako, nikto može zapitati začto razvivati Wikipediju, ako uže jest Međuvid, tako što budemo imati dvije Wikipedije, začto to je O, to jest iz dvoch pričin. Prvo, že Međuvíky jest na Mirahejze i to jest mnogo dobro miesto, ale prvo, nikto ne nachodzi tego miesta. Wikipedię znają wsi na świecie. Mówię. Međuvíky jest dobro dla ludzi w naszej obcinie. No to nie jest miejsce, gdzie ludzie będą iskać informację. Druga przyczyna, że to jest komercyjne miejsce. I już jesmo i mieli takie problemy w minulosti, że imieli jest mówić w niekoich drugich miejscach także. No, jak znajdę Wiki Cities, o tym Wikia, a tu czas to nazywa się fandom, to stało tak komercyjno i tak mnogo reklam i już cały interfejs jest nierozumliwy za mnie i za ludzi. Da, takože na tamu robot i mnogo tež. Jesmo byli v Viki, takže ne pamätajú, Urajn, jesmo byli v različných miestach. No i sečas imajemo Medžu Viki, že od 7 let, 7, 8, 6, takže točno ne pamätujú. No i tam jest mene boje 500 članków, myślę. No te članki oczywiście trzeba także przynieść w inkubator Wikipedii. I bo zaczto imieli bychmo naczyti od początku. Prawda? I to tylko, że będzie robota. No i z tej przyczyny także ja jestem nie robotał przy mnogo nad inkubatorem. To może chodzi pierwo przynieść wse iz Međuvíky do inkubatora. Nie. To tylko potem znaczy tam opisze. Tak, to jest stacjonarno. Tam jest już niekoliko set tych tekstów, jak ja pamiętam dobro. Plus jest jeszcze takowy projekt, który także ja jestem dzielał, a Međuvíky to jest Wiki Zbornik. I to jest jeszcze podobno, jako te Wiki teksty i Wiki cytaty, nieco tako, może być i także i z tego by można o tym dzielać, i to by inkubator to znaje. Da. No ale pytanie jest jeszcze. Było jako mi blizno, zrywam Steve Tajok, Wikipedia jest sławna i z tego powodu, że to jest taka otwórzona, swobodna encyklopedia, da. No ale rzeczywiście niekto chce jako pomagać i próbować napisać rzecz. No, ale jako zaisto kto może uczestwować? Potrzebno li, na przykład, mieć jakąś edukację ili coś takiego, może jest li to trudno, na przykład niekto przychodzi, tam jest jakiś kod, da, którym trzeba pisać i jak człowiek może to dzielać, że tam może być zdjelane jakieś pogreszki i potem
moderator go ne bude primati jego teksta, da, kako to može prihoditi, kako može pomagati. No, ja bih сказал, že всякий може помагати. Википедия, викитекст є много легкий. И даже можно писать и без викитекста. Ако никто пише без того викитекста, без викикода, тогда никто другий то сделает. То никогда не есть причина, дабы искиднути шлало. Шлало может также быть краткий. Можно писать одно речение или два речения. Коли не начините писати Варшава є град в Польщі. Без кари. Краков є град в Польщі. Познан є град в Польщі. Кропка. Так от, кожу можна писати, но будемо серйозні. Я бих предложив, даби люди писали на принаймення 3-4 речення. І можуть бути покрішки. Це нормально. Я не знаю точно, коліко люди говорять на метрослов'янском. Или, но добро говорять, що можуть писати даже без покрішок. Але то не є страшно. Покрішки можна ісправити. Очевидно, ако членок не є вообще на метрослов'янском, то да, треба скинути, то є логічно. Ну і так то работає. А то ніхто також не знає, як, наприклад, сто писати, можна пробувати приложити, наприклад, єдиний текст з Вікіпедії в своєму рідному язику до метрослов'янського, також є відділ. Wikipedia pozwala to na czemu taką. Pytanie takie, że no, co na przykład jako wysocki, jako Polonia, tak jak ty wiesz, że jest tam może być i kto ma niekakowe trudności i daby pisać w słowiańskim i daby poznawać ten wikikod. Какого сути, какого инструмента или уродия, дабы, например, люди могли видеть, какая, например, там форма этого слова в генитиву, или там приписать нечто, или так далее. Значит, на Википедии, например, имеет так называемый визуальный редактор, но так можно, можете там описать, как это был Word. To jest mnogo lepiej. No, z metrosłowiańskim jest oczywiście problem, że nie imajmy jeszcze Google Translate na metrosłowiańskim, ale myślę, że bude później, da? Ale w międzyczasie jest na mojej stronicy, na mojej web stronicy jest spell checker. Jest kontrola prawopisania. І я користати, даби... але очевидно, то є тільки контроль правописання, то не є контроль граматики, наприклад. Але граматика є легка. Ну, да, да. Много слов'янок има велику частину тої граматики в своєму родному. Да, 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 точно. Tako dostatočno je spoditi na toj spellchecker, staviti tekst i on bude pokazovati gde se pogriješku u menu slova. Da, točno. No, spellchecker govori že to slovo v tutoj formě ne je tvoje. To ne znači, že to slovo je zlo. To toliko znači, že to slovo ne je slovniku, или же то слово є словнику, але та форма є неграматична. Да. І так обе, там написано, наприклад, і вірш, там і що так. Да, да, да. Мені, наприклад, то много помагає. Ібо я дуже пишу на вірш слов'янському і завжди по грішки.
Ako vidite ljudi, ako chcete, imate tako že instrumente, da biste mogli lepše pisati na slovenskom, vidi što toliko početi pisati. Yes. Ajti peli, no, i pitanje tako že, kako bi, na primjer, tam budu alfabete tudi Wikipedia, tudi projekte, vloženo da uvidjeti, že ljudi pišu na različnih alfabetah, na prostym međuslovianskim, drugi na standardy. Wiecie, na kirilicy są także ludzie, którzy piszą na etymologicznej kirilicy, która wygląda jako cyrkumnosłowiańskie. Jako wietnamski. Co to? A, wietnamski, da. I co z tym było? Nie. Seczas, to znaczy nie. No, jak to powiedzieć? Etymologiczne prawopisanie jest niemożne. Jedno ważne условие za metosłowiańską Wikipedię jest możliwość transliteracji z latynicy na kirylicę. I ewentualno także obratno. Jako Srb? No da, točno. Ili srbo-chorwacką, uzbekski, tako ima je. No są to različne jezyki, które imaju że dwa ili daže tri pravopisy. Kurdijski. Да, но не съм уверен. Но все равно. То има и бити. То есть абсолютно условие. Я ещё не знаю, на каком языку има и бити, скажем, изворный код. Я бих предложил, може, że izvorny kod bude latinicio napisany i wtedy dzielati transliteracją na kirilicu, aby ludzie mogli czytać się i na latinicy i na kirilicy. A co się tyczy pisania na kirilicy, jeszcze точно nie znają, jak to zrobić. Bo są различne możliwości. Można także jest i na meczu wiki tu czas, że wszaki może pisać jak chce. Tam se czas większość jest na latynicy, ale członki o predmetach ruskich, ukraińskich, ugarskich, serbskich są na kirilicy. Ale czy tak ma być na Wikipedii, ja jeszcze nie znaję. Ja myślę, że może być i tak, że niechaj wszaki pisze, jak chce, ili niechaj wszaki pisze latynicy, daże z pomocą transliteratora. I program dzieła je transliterację na kirilicę. Ja tego jeszcze точно nie znaję. Trzeba będzie to obgovorić. Da. No, aktualno zaisto pisywanie skąpo do kirilice i od kirilice do latynice jest veli lekko, bo jest pola automatyczna, dostateczna wodyti, na przykład na web stranicu, ja na wangena, tam klikati i to samo se automatyczno wyskakuje od alfabeta do alfabeta. Kako razumijem, prihodi nikakove Srbije, bude tam sobi klikati i jemo se bude objavljati krasiva Wikipedia na slovjansku i kirilicu. Da, točno tako. Zvuči veliko dobro. No, na primjer, pitanje, kako tam s verifikacijom informacij, kako bi tebi imao nikakove savjeti za ljudi, koji će odpisati tekste, kako to zrobić, aby
dawati nikakowe dowody, że ta informacja zaista jest prawdziwa. A tak, Wikipedia jest taka praktyka i słyszałem, że to strogo trzeba dawać, aby tam moderatory czuwają, da strogo, meritory czuwają, tak dalej. Da, oczywiście, są te usłowia, że no nie chcemy, że ludzie zaczynają pisać o swoim kotu. No, na przykład. No, ja na początku bych nie był taki surowy, że jako członek jest bez izworów, тогда треба іспитнати, ібо треба даже доводити, що небо є мудро, або що світ є кругли, або що земля є кругла. Не, то є нонсенс. Але, очевидно, ізвори, референції суть важливі. І завжди dodawają nieco dobrego szlamu. Na przykład pojawia czytać encyklopedię i potem cytować encyklopedię niekako Wikipedii. Da. Da, wszystko dobro, jako jest maleńki spisok literatury o przedmiotu. Są referencje, jako na przykład jest cytowanie, cytat. No, albo jest cytat, trzeba napisać odkąd jest to cytat. Kto to rzekł, gdzie to jest napisane. To jest ważne. No, drogi ludzie, tak mówili, tak? Są to nikakowe jednoczasne Wikipedia jest kakosna, no tako, że jest moderatorstwo, które cię pomaga. Ale na przykład nikt to nieco nie zna, jako ima niekakowe tam sądzenia, tak, że można klikać w okolo członka, tam w górę teksta jest tam dyskusja, ta besieda, można zapytać nieco, można wyzwać moderatorów i tak dalej. No i tak, ta grupa wikipedijska będzie pomału sobie rasti i pomagać jednym drugom, tak? Oczywiście, tak. Tak. Jakoby Wikipedia była tak straszna, Jan by tam siedział 20. Tak. Nie, to jest dobra robota. To jest, i można jeszcze przygasić i uznaniem w świat. Dobra, upotrzebima robota i także nowy dobry sposób uczenia się o świecie i o języku. Tak, zaisto imam tako, mnogokrotnie imam tako, że poczynam czytać Wikipedię i nie mogę przestać. Toliko jest interesnych informacji, że mógłbym czytać po wsiak czas prosto wiecznie o wiecznie. Tak. Wow. No, na przykład tako, Cimo, co jeszcze jedno z tych pytań, jak pisać, na przykład, ako człowiek nie zna słowa, a i słowo nie jest w słowniku, jest bieda, jak to napisać na Wikipedii, tak, jak to zrobić, aby to było prawidłowo, aby na przykład ludzie rozumieli, co ja jestem chciał rzekł, i zmyślać słowo, próbować, jako, nie znam, sobie swoje tam analizować nieco, ili jak? No, znajesz, ja myślę, że to jest czasem. Nasz słownik tu czas mają, że no, blisko 20 tysięcy słów. No, ako na przykład iszczesz owo no, i z angielskiego to receive. A widzisz, nie ma tego słowa w słowniku. Jest, ale to jest głupi przykład. No,
Sud, očividno, takože sinonime. Ako nemají slova to receive, probujte, jestli v slovníku slovo to get, to obtain, to procure. Je mnogo možnost. Naš slovnik očividno ne je kompletni. Ni jedin slovnik na svijetu ne je kompletni. Ale naš slovnik sodrživa je blisko vse, što vam bude potrebno. Očividno su međunarodne slova, kako biologija, psihologija. No, slovo psihologija už je očividno v slovniku, ale psiholog, psihološka, psihologič, psihologovanje, ona je no. To su, ja nazivaju také slova virtualnimi. To su slova, ktorých nemaj v slovniku, no vsaki može je izmisliti smies. Da. Je mnogo slovno choroby, napríklad. Mnogo često imajú latinskú názvu. Latinská názva je medzunárodná. Napríklad. Da. No, tonsilitis, ja som uvieril, že nemajú v slovníku. No, ako toliko znaješ, ako budovati međuslovensko slovo, podsilit, i už imajmo slovo. Da. Nekogda prosto je dostatočno vhoditi, na primjer, na viki slovnik, i djeti, ktore slova su najčešće v slovjanskih jezikah, i to je razvezanje, ktoro je veli kratko, da, i provjeriti nekoliko slovnikovi, to je to. Tako že, no, ale tako že sú veľkú vyšere slova, a ako neznám. Da. No, je niečo. Očividno, sú slova, ktorých potrebuješ, i nemají ich slovní. To je možno, to je pravdopodobno, to je tako jest. Takže možno probovať písať i ne koristiti, ne koristati slova, možná choditi, ili možná brati polsko, ili rusko, ili chorvatsko slovo, dodati zvijezdočku, napríklad, ili nekaký šablon, že to je slovo, ktoré vám nemaje, treba dodati. Možná je tako, že zapitati, bo očividno budemo takože imeli forum, kavarnia, krčma. I možno zapitati. Da, ako ga vjestka ili kako bi šabin bil dobro osobivo, ako bi prihodil nekto, kto ne znaje međuslovenskog i htjel bi se je učiti, da bi moglo srazumjeti, že ne može naći tu slovo u istog pomoga, že prosto to človek ne znam napisati. Da? Da. A na primjer, da, primjer ječego takogo, to jest takogo izbjegania od tenštih slov, to jest kako skoro na primjer bilo slovo iskati, da? I ječto tako i mi smo probovali, da, izmisliti ječko, kako to govoriti, duša razumljivo, i u tom momentu mnogo ljudi, na primjer, govori probovati na obidi, da? Ja iskal, ja sam tam hljeb, no ja probobal najti, ja sam hljeb, ili na podiju, ja sam hljeb. Ale no, generalno, da, treba pomisliti na mnogo, na bokom to zaista robo. Ne, da, točno. Ale slovo iskati je, nakoliko znaju, v vsakom slovjanskom jeziku. Даже в Польск, даже на польском. Да, так, есть, але оно имеет различные значения, например, в болгарском искать, то есть, да, не что так. Да, там тоже. А, может. Да,
No, ale tako, na primjer, da bi jeszcze rekli tako na koniec, što važnogo htio bi se rekli jeszcze o tom projekte i kako bi tako bi savjet bi se dala ljudja, koji će od ili počinati generalno učiti sa minuslovenskog, ili pomagati v razvoju toj Wikipedije. Komu pisati, kako najti toj inkubator, kako generalno počinati. No, jesam uvjeren, že te potom dodaš do filma takože adres, da, URL, adres do inkubatora. To ja mogu skazati. Ne treba bojati se. Znaju, že vsaki nemnogo boji se na početku djelati nječto, ibo ne znaje kakve budu reakcije. Treba ne bojati se. Vsaki članok, vsaka pravda, vsaka pravka je dobro i bude ljubljena. Pod uslovjem očividno, že to nije vandalizem, že to nije pornografija i tako dalje. No, vsaki, ktorý hoće s nami porabotati nad Metoslovjansku Wikipediju, je mnogo, mnogo, mnogo mila uvidjeni. Da. Ili prizivaju k turamođe. Da. Tako, dragi ljudi, slušite kako govori staro slovjansko prislovje, se kakve šledak na međuslovjanskoj Wikipediji počinaje se od jednog slova, da, tako, možete prigoditi, možete pomagati, možete pisati členke i nehaj međuslovjanska sila raste, nehaj međuslovjanska Wikipedija narodnice nam aktivna. Nehaj međuslovjanska sila bude s vami i s nami tehneže. Tako, hvala tobi velika, Jane, za tvoj čas. Svega dobrogo v tutoj Wikipediji. Nehaj ljudi prikode tam do tebe, da biste mnogo člankom napisali. Ja tako, že tam budu prikoditi, tako, že budu pisati i tvoriti međuslovjansku Wikipediju. Hvala tobi. Blagodarju, hvala svim. Doviđenja. Doviđenja. Pozdrav. No, tako, dragi ljudi, velika hvala za pogledanje tutog razgovora, za to, že jeste gledali do konca. Pomilujte veliko za slabe zvuk. Ja budu sobie kupovati nekakove mikrofon ili nečto tako. Velika hvala Filipu Kovčinu za pomoć okolo zvuka takože. I monteru za trpljivost, zaisto. Ako vy jeste wikipedisti, programisti, znate kako tvoriti različne algoritme, imali jesam ideju. Različne linke, različne tam potrebne materijale k tomu, da bi pomagati Janu van Stenbergenu Kamenogorskomu okolo tvorjenja Wikipedije uvidite niže v opisaniu videa, v komentarju takože. No i ja imam jeszcze jedną ideję, jeden pomysł, daby prosto pomagati tomu, daby ta Wikipedia była kakostna i dobra. Jest w stronicy Jana van Steenbergena tako zwany spell checker, to znaczy no, weryfikator međuslovjanskogo, niekakowy taki korektor. I ako wy jeste niekakowi programisti, znate, kako robotati z
algorytmami i tak dalej. Myślę, że dobro by było stworzyć bot wikipedyjski, który by z pomocą tego spellcheckera oznaczał, które słowa nie są w międzysłowiańskim słowniku w tych członkach. I wtedy, jakby niekto prosto napisał nieco pogrzeszno, ili nie znałby, które słowo tam potrzebno pisać, tutaj bot by to widział i chwała tomu tako, że i malibychmy wysokorozumliwe teksty i wielko dobrą jakość tych tekstów. Ako chcecie nieco tak oddzielać, możecie także pisać w komentarzach, możecie oglądać na linki, które są w Linktree, które są w opisaniu kanała, w opisaniu wideo i kontaktować nas. Pozdrawiam.